Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tematowi dotyczącemu tego, że Pan Jezus jest naszym stworzycielem całego nieba, całej ziemi, wszystkich rzeczy. I On, jako stworzyciel, ma też moc, żeby nas podpierać na każdej drodze życia. I dzięki temu, że On ma moc, my możemy Mu zaufać we wszystkim i na każdym kroku. Pierwsze takie miejsce, które właśnie o tym mówi, to jest Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, 1 rozdział. To jest dosyć znany fragment, który nam przedstawia Pana Jezusa jako naszego Stworzyciela. Tutaj scena w 1 rozdziale listu do Hebrajczyków opisuje to, co Bóg Ojciec mówi do Syna. I to pokazuje Pana Jezusa w takim świetle jako Boga Wszechmogącego. Początek. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem. Czyli te słowa identyfikują odbiorcę tych słów jako Syna Bożego, jako Pana Jezusa Chrystusa. Jam cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Tutaj ewidentnie widzimy, że Bóg Ojciec wzywa, żeby aniołowie kłaniali się Jego Synowi. O aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna, i co tutaj mówi Ojciec do Syna? Mówi takie słowa, które są bardzo zastanawiające, które pokazują nam, że Pan Jezus Chrystus w oczach Boga Ojca jest Bogiem. Mówi do Syna: Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. I druga część, znowu Ojciec mówi do Syna: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz. Jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. I tutaj widzimy pierwszą myśl, którą widzimy w tym rozdziale, to, że Bóg Ojciec nie ma jakichkolwiek obiekcji czy oporów, żeby zwracać się do Syna w taki sposób, że gdyby człowiek się w ten sposób do kogoś zwrócił, to nazwalibyśmy to modlitwą. Bo sobie wyobraźmy, że teraz ktoś z nas
mówi: tron Twój, o Boże. No przecież to jest modlitwa. Albo 10 wiersz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię. To jest modlitwa. Mało tego. Tu jest cytat z psalmu 102. I tutaj pada Jahwech. Czyli Bóg Ojciec mówi do Syna: Tyś, Jahwech, na początku ugruntował ziemię. Czyli jest to pierwsza myśl, którą powinniśmy mieć na uwadze. Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Bogiem. Tym jedynym Bogiem odwiecznie istniejącym i objawionym nam w trzech osobach. Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I to nie jest tak, że Syn jest obiektywnie w bóstwie mniejszy. Nie, oni są równi. Oni są ze sobą równi i na czas przyjścia Pana Jezusa na ziemię, Pan Jezus tylko na chwilę stał się po prostu w postaci podobnej do ludzkiego grzesznego ciała, podobny do niewolnika, uniżył samego siebie, aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Natomiast cały czas jest On Bogiem i to Bogiem objawionym w ciele na czas służby dla nas. I teraz co tutaj widzimy? Że Pan Jezus wielokrotnie i wieloma sposobami był przez Boga zapowiadany przez proroków i też na końcu On jako taka kropka nad i na tej ziemi się pojawił. On jako ostatnia po prostu takie słowo od Boga. I ostatnio u kresu tych dni Bóg przemówił do nas przez Syna. I to, co powiedział do nas przez Syna, to są słowa łaski. Słowa zapewnienia, że w Synu jest ratunek, że w Synu jest zbawienie, ale też wiemy, że Pan Jezus Chrystus jest naszym arcykapłanem, który wstawia się za nami wierzącymi i dzięki temu mamy moc dostępu, czy autorytet dostępu do Boga na podstawie doskonałej ofiary Chrystusa. Trzeci wiersz. I tutaj są słowa, które znowu pokazują nam, że Pan Jezus jest aktywny i cały czas, gdyby nie Jego wola, to wszystko by się zawaliło. Trzeci wiersz. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Czyli wszystko jest podtrzymywane słowem mocy Pana Jezusa. Jeżeli są jakiekolwiek rzeczy, które wymagają podtrzymania i są na wszechświecie podtrzymywane, to Pan Jezus właśnie je podtrzymuje. Bo jest powiedziane, że wszystko podtrzymuje. Nic, co istnieje, nie istniałoby bez Jego podtrzymującej mocy. To pokazuje nam jednoznacznie, jak bardzo od Pana Jezusa są zależni wszyscy, zarówno wierzący, jak i niewierzący, bo On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. On generalnie ma taką moc, jaką po prostu nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Bez Jego kontroli, bez Jego aktywnego działania wszystko by się zawaliło. Izajasza 40 rozdział, to jest drugi fragment, który chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę. Od 25 wiersza. Tutaj to jest strona 786 w standardowym wydaniu brytyjskim. 786. Tutaj są słowa samego Jahwech, o którym już wcześniej zauważyliśmy, że to imię przynależy Panu Jezusowi, bo sam Ojciec tak się do Niego zwraca. I od 25 wiersza jest
Tak, z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Te słowa w pierwszej kolejności są zwrócone do Izraela, do Jakuba, ale jest tutaj generalnych parę zasad. Pierwsza taka to to, że Pan Jezus zna wszystkie swoje twory po imieniu. Zna po prostu wszystkie twoje problemy. Zna wszystkie twoje potrzeby. O tym czytaliśmy między innymi w Ewangelii Mateusza, że jeszcze zanim wiemy, o co się pomodlić, to już Ojciec przez Jezusa jest w stanie na tą rzecz odpowiedzieć. Troszczy się o nas i ma pod kontrolą wszystko. Więc mamy Boga, który cały czas troszczy się o nas. Mamy Boga, który cały czas ma wszystko pod kontrolą. I 28 wiersz. Bogiem wiecznym jest Pan. Słowo wieczny oznacza, że nie mającym końca, ale też nie mającym początku. Po prostu od zawsze istniejącym. Jeśli chodzi o kwestię czasu, to Bóg jest ponad czasem. Nie ma ograniczeń czasowych. I o ile człowiek jest w stanie poruszać się w czasie tylko do przodu, to Bóg ma kontrolę nad całym czasem. I to jest kwestia taka, że On panuje nad czasem. I skoro tak, to mamy tą pewność, że On wie, co będzie później z nami się działo, nawet zanim my jeszcze pomyślimy, że jest taki problem, to Bóg już zna rozwiązanie. Też jest bardzo ważna cecha w 28 wierszu. On się nie męczy. Nie męczy się. To jest bardzo ważna rzecz, bo jeżeli mamy człowieka jako przyjaciela, to on może nawet mieć szczere zamiary wobec nas, ale zwyczajnie może być kiedyś zmęczony i nam nie pomóc. Bóg się nie męczy. Jeśli jest powód do smutku, jeśli jest powód do troski, jeśli jest jakakolwiek rzecz, która nas obciąża, to pamiętajmy, że to my jesteśmy zmęczeni tą rzeczą, a Bóg się nią nie męczy. Bóg nie ustaje. Pan Jezus nie tylko nie jest utrudzony tym, gdy do Niego przychodzimy, ale On oczekuje tego, że z wszystkim do Niego przyjdziemy. I On się nie męczy, nie ustaje, a do tego ma niezgłębioną mądrość, czyli jest w stanie na każdą rzecz zaradzić dzięki swojej doskonałej mądrości. I 29 wiersz mówi, zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Tylko musimy pamiętać, że źródło jest w Panu Jezusie, nie w nas, nie w człowieku. Młodzieńcy ustają i mdleją, to jest jako ilustracja tego, że tutaj ludzkie siły nie wystarczą na niektóre rzeczy, przed którymi stajemy jako ludzie. I pacholęta, czyli młodsi, potykają się i upadają.
Ale w odwrotności do tych młodzieńców, którzy są symbolem ludzkiej siły i energii, ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Czyli po prostu ufność w Panu jest naszą ostoją. Ufność w Panu jest wystarczającym sposobem do tego, żeby się do tej siły podpiąć, żeby z niej zacząć korzystać. I to pokazuje, że to nie dotyczy tylko Izraela, bo tu jest generalna taka formuła. Ci, którzy ufają Panu, czyli wszyscy ci, którzy ufają Panu, nie tylko ci spośród Izraela, ale ci, którzy ufają Panu na przestrzeni każdego czasu. To dotyczy także nas. Bracie i siostro, ufaj Panu i wtedy Pan da ci siły. I wtedy będą się działy w życiu rzeczy, które po ludzku są niemożliwe. Dlatego, że człowiek nie potrafi latać na skrzydłach jak orzeł. To jest przykład tego, że Bóg uzdalnia do rzeczy, które w naturalny sposób nie mają prawa się stać. I to są rzeczy, które w życiu człowieka ufającego Panu będą się działy, gdyż Bóg tak po prostu powiedział. I to jest oparte na Jego Słowie, a On podtrzymuje wszystko mocą swego Słowa. Cały wszechświat. Jeżeli patrzysz, że Słońce nie spada na Ziemię, albo że Ziemia nie jest wciągana do Słońca, to ta sama moc, która podtrzymuje te dwa elementy w odpowiedniej odległości od siebie, ta sama moc gwarantuje to, że jeżeli będziesz ufał Panu, to będziesz mógł się wzbijać w górę jak orzeł, w sensie po prostu uzdolnienia do rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby żyć z Bogiem, a które są rzeczami, które w naturalny sposób nie stałyby się, gdybyś nie ufał Panu. Kolejne miejsce to jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, który wskazuje nam znowu nieco myśli odnośnie tego, że Pan Jezus powinien być przez nas czczony jako Stworzyciel nieba i ziemi. Gdy Biblia mówi, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to właśnie Pan Jezus stworzył niebo i ziemię. I tutaj są takie wiersze jak 1, 2 i 14. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Więc to pokazuje nam, że ten wiersz opisuje nam Pana Jezusa, a 14 mówi nam właśnie, jaki Pan Jezus jest, czyli Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I pomiędzy tymi wierszami jest taki klejnot jak trzeci wiersz. Wszystko przez nie powstało. A bez niego nic nie powstało. Co powstało? Czyli widzimy, że wszystko, co mamy tutaj na świecie, to jest dzieło Pana Jezusa. 10 wiersz również to potwierdza, że świat przezeń powstał. Jest to wszystko dziełem Pana Jezusa. Jest to wszystko Jego moc, Jego działanie. A więc skoro to jest moc Pana Jezusa, a my do Niego mamy się zwracać o wsparcie, o prowadzenie, o pomoc, to u Niego nie ma ani zmęczenia, ani też braku mocy. I On obiecał, że będzie nas wspierał. Więc mamy bardzo dobrego pasterza, który się o nas troszczy i który cały czas ma pełnię obfitości dla nas. Mamy ufać Panu, tak jak czytaliśmy w Izajasza, i wtedy to jest źródło, z którego możemy czerpać, gdyż przynosi to chwałę Panu Jezusowi. Kolosan to jest kolejne miejsce, które też dotyka tego tematu.
List do Kolosan, pierwszy rozdział, od 15 do 17 wiersza. On jest, to są słowa o Panu Jezusie, strona 1272. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane, czyli jest to On jako fundament, jako grunt dla wszystkiego. I tutaj mamy informację, że Pan Jezus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. To słowo sprawia pewną trudność, odpowiada tam naszemu takiemu wyobrażeniu, kim jest architekt. Architekt, gdy budowany jest dom, jest jeszcze przed wylaniem fundamentu. On ten dom projektuje i on wymyśla, co w tym domu będzie. I on to wszystko co do najdrobniejszych szczegółów planuje. I właśnie pierworodny wszelkiego stworzenia zawiera w sobie taką myśl, że Pan Jezus był jeszcze przed wszystkim. I tak samo jest z naszym życiem. Możemy mieć pełną ufność do Pana Jezusa. On o nas, że nas powoła, wiedział jeszcze zanim się urodziliśmy. Jeszcze zanim się urodzili nasi rodzice. On doskonale znał wszystkie nasze dni, wszystkie nasze potrzeby były już mu znane, zanim w ogóle pojawiły się jakiekolwiek nasze potrzeby. I dlatego możemy mieć pełne zaufanie do Pana Jezusa. On jest tym, który ma moc nad całym stworzeniem i nigdy mu nie brakuje siły, nie brakuje mu czasu, nie brakuje mu chęci w tym, żeby nas w tej ufności do Boga gruntować i umacniać i budować. Psalm 80, 27 wiersz to jest następne miejsce. I tutaj jest takie miejsce, które nam pokazuje, że to, kim jest Bóg, jest od razu naszym takim fundamentem, na którym możemy budować swój ratunek. I jest tutaj powiedziane, że On wzywać mnie będzie. Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego. Na tym, że Bóg jest właśnie skałą zbawienia naszego, możemy całą swoją ufność budować. Możemy w całości Bogu zaufać. Skała jest czymś nieporuszonym. Przepraszam, Psalm 89, 27 wiersz, strona 653. To są różnego rodzaju obietnice dane Dawidowi, który był obrazem wszystkich wierzących Panu Jezusowi, wszystkich wierzących, którzy ufają Bogu. I dlatego jest to dla nas taka zapowiedź już ze Starego Testamentu, że już tamci wierzący w spokoju ufali Bogu i mogli się na nim zbudować. My
mamy takie prawa, tym bardziej, gdyż objawione przez Pana Jezusa obietnice dają nam dużo większą swobodę przystępu do Boga, niż była ona objawiona wcześniej. I właśnie mamy tutaj powiedziane, że Bóg jest nie tylko naszym Bogiem, ale też jest właśnie fundamentem, skałą naszego zbawienia, na której możemy się opierać. Też potwierdzone mamy tą zasadę w Efezjan 3:9. Efezjan, list do Efezjan 1263. Tutaj są takie słowa, które pokazują, że Bóg, kontrolując czas, kontrolując to, co się dzieje, wie o wszystkim znacznie wcześniej, nawet te rzeczy, które później będą dopiero objawione. Paweł mówi, abym na światło wywiódł tajemny plan. Słowo plan wskazuje, że to jest wszystko znane, zaplanowane, ułożone. Tak jak wcześniej było powiedziane o Panu Jezusie, że On jest architektem wszelkiego stworzenia. Bóg ma plan. Bóg ma plan budowy, Bóg ma plan działania i ten plan jest Mu znany, nam niekoniecznie. Znany był wcześniej. Paweł objawił tutaj między innymi jeden z elementów tego planu. Ja bym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Te słowa pozornie mówią tutaj parę technicznych rzeczy, które w praktyczny sposób dają nam pewną kotwicę co do naszego życia. Bo skoro nam się wydaje, że coś jest nieznane nam, to nie znaczy, że Bóg o tym nie wie. On ma plan. I to On nad wszystkim panuje i ma wszystko pod kontrolą. Nawet jeżeli dla nas te rzeczy są niejasne, to Bóg ma plan. I to, że On wszystko stworzył, jest dla nas gwarancją tego, że On ma wystarczającą moc, żeby ten plan zrealizować. W naszym życiu również. Jest to dosyć mocne i fundamentalne dla naszego życia, żebyśmy pamiętali, że wszystko jest pod Bożą kontrolą, a my jesteśmy pod Jego opieką jako Jego dzieci. Nie mamy się potrzeby troszczyć, gdyż On nad wszystkim panuje i On doskonale wie, gdzie mamy iść i jaki jest Jego plan wobec nas. 1 Koryntian 8:6 Jeszcze jest kolejne miejsce. Tutaj znowu jest, to jest strona 1232. Tutaj znowu jest wskazanie, że Pan Jezus jest Stworzycielem, i że On powołał nas do życia i że On w związku z tym ma być naszym jedynym obiektem uwielbienia czy obiektem naszych myśli i próśb. Nie mamy ufać człowiekowi, nie mamy ufać sobie, mamy tylko jednego Boga i tylko jednego, do którego mamy przychodzić z naszymi potrzebami. 6 wiersz. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. To Pan Jezus powołał nas do życia, przez którego my także istniejemy, wskazują te słowa. Pan Jezus troszczy się o nas i Pan Jezus zapewnił nam całe otoczenie, w którym się poruszamy, gdyż przez Niego istnieje wszystko. I strzeżmy się
tego, żebyśmy przypadkiem nie szukali ufności w rzeczach tego świata, czy organizacjach tego świata, czy sposobach działania tego świata. To wszystko jest niepotrzebne. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec. I mamy Jego mieć jako adresata naszych modlitw i próśb. On o nas się troszczy i On zabezpiecza nas na każdym kroku. Też Jana 5 rozdział 17 wiersz wskazuje nam na to, że to jest działanie zarówno Ojca, jak i Syna. Że to jest praca, która jest realizowana przez Boga. Duch Święty również działa przez wierzącego wewnątrz, zapewniając go o tych sprawach, ale jest to działanie całego Boga, czyli może to jest niezręczne powiedzenie całego Boga. Boga, wszystkie osoby bóstwa w tym współdziałają. I 5 rozdział, 17 wiersz właśnie zapewnia nas, że jest to aktywność, która trwa. A Jezus odpowiedział faryzeuszom, którzy go tutaj oskarżali, że pracował w sabat i chciał w sabat uzdrowić kogoś czy pomóc komuś, to Pan Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. To miejsce wskazuje nam, że Pan Jezus nie kieruje się ludzkimi ograniczeniami, nawet jeśli one wynikają z jakichś dobrych reguł te ograniczenia. On jest gotów pomóc nam zawsze. On zawsze działa. Jeśli padamy w jakieś kłopoty, jeśli wpadamy w jakieś trudności, to może się okazać, że z ludzkich powodów systemowych pomoc nam jest całkowicie nie na miejscu może nawet. To takiego utrudnienia dla Pana Jezusa nie ma. Pan Jezus wyciąga nas, gdy wpadniemy do studni, nawet w sabat. On troszczy się o nas, nawet gdy jest to zupełnie po ludzku nie tylko niemożliwe, ale czasami być może nawet niedozwolone. Dla Boga nie ma tego typu ograniczeń. I Kaznodziei 3:11 to jest ostatnie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli sobie pod uwagę. Dlatego, że my jesteśmy z natury ludźmi niecierpliwymi. I dlatego potrzebujemy zapewnienia co do tego, że Boże działanie jest zawsze dokładnie na czas. Nie wcześniej, nie później. To, co w Izajasza czytaliśmy, że on się nie spóźnia. I 3 rozdział Kaznodziei Salomona wskazuje, że jest wszystko ma swój czas, że wszystko jest umieszczone w czasie. I pewnym podsumowaniem jest 11 wiersz, wskazujący na to, że Bóg też robi wszystko w swoim czasie. 735 strona Kaznodziei, 3 rozdział. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. To są rzeczy dla nas trudne do zrozumienia, bo my chcemy wszystko sobie według naszej ludzkiej logiki poukładać. Dodatkowo w Europie mamy brzemię logiki greckiej na sobie. To jest taki system myślenia, który jest całkowicie obcy myśleniu, które jest w objawieniu Bożym w Biblii. Bóg
uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. I w Twoim życiu, i w moim życiu Bóg doskonale wszystko pięknie czyni w swoim czasie. Jeżeli będziemy ufać Panu, to mamy tę obietnicę dla nas, że Stworzyciel nieba i ziemi z całą mocą, którą dysponuje, z całą mądrością, którą ma, z całą wiedzą i z całym planem, który ma na nasze życie, to On będzie się o nas troszczył. I to jest w stanie nas wzmacniać na naszych drogach. W każdej chwili możemy pamiętać, że ten Bóg, potężny Bóg, ma kontrolę nad moim życiem i On doskonale wie, co będzie za chwilę i On doskonale wie, w jakim ja jestem położeniu. Nie mogę Go okłamać, bo On doskonale wszystko wie. Więc jestem cały czas w obecności Bożej i powinienem z tego chcieć korzystać, gdyż to jest jedyna właściwa droga.